Siemaneczko, ja jestem Elvisa, witam was moi drodzy bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. I moi mili, jest straszny, ale to absolutnie straszny przypał, ponieważ gadałem sobie z Amerką przed chwilą i okazało się, że Agentix próbuje normalnie opuścić miasto. Nie mam pojęcia dlaczego, czy on się za moją willę aż tak bardzo wkurzył, że mówią przerobiłem moi mili. Naprawdę nie mam pojęcia, ale normalnie sobie z nim pisałem, no i okazało się, że Agentix naprawdę ma zamiar opuścić milionowice. Więc teraz po tego Willi polecimy, zobaczymy mocno, choćby, jeżeli to jest prawda, to ja jestem, moi drodzy, w kropce, jakby naprawdę, jeżeli nasz ziomek miałby tą willę opuścić i w ogóle całe miasto, to ja bym się z tym po prostu nie pogodził, okej? Jakby to byłoby zbyt straszne dla mnie i dla chłopaków, okej? Jakby z tego, co tutaj widzę, agent teraz jest Willi, więc no chyba jego miasto nie opuszcza, co nie, skoro tutaj sobie tak stoi, co nie? Co widzę, że jakoś sobie skacze kolega, chyba jest z nim wszystko okej. Siema, stary! Siema, Agentix, co u ciebie słychać? To jest brzydkie. Agentix, to... no dobra, no okej, to jest brzydkie, ale o co chodzi, Agentix? No nie bij mnie! Stary, o co chodzi? Agent, bo pisałem z Abrą i on tam coś mówił, że też miasto opuścić. Ja z tobą nie rozmawiam. No agent, poczekaj, no pogadaj ze mną, stary, no nie bądź taki, no pogadajmy. Przecież przyjaźnimy się od tylu lat. Dlaczego chcesz opuścić milionowice? No powiedz, agent. Agent, no odezwij się do mnie. Nie wiesz dlaczego? No ja nie chcę być tutaj w milionowicach, jak ta willa tak wygląda. Ja, jak ona będzie przebudowana, to wracam, ale do tego czasu. No nie, ja no stary, ale wiesz, nie opuszczę nas. Nie opuszczę naszej ekipy, stary, na ten czas. Wiesz, zanim miałem odbudowę milion na tyle czasu, więc to jest, stary, wiesz, kwestia tylko, no nie mam pojęcia, kilku dni, może nawet tygodni, no proszę się. Agent, poczekaj sekundkę, okej, pogadajmy, okej, chodź sobie usiądziemy, może co ja nie? Ja z tobą nie gadam, już to mówiłem. Agent, no proszę, ale no nie mordę, po prostu w tym momencie subujcie kanał, bo jest dla mnie bardzo ważny i wam też tutaj sporo daję, też oczywiście zaneczkiem, a my teraz sobie polecimy i zobaczymy, czy możemy jakoś jeszcze go przekonać, ponieważ z tego, co tutaj zauważyłem, agent jest zaraz bardzo przekonany, żeby to miasto opuścić, jakby nie mam pojęcia po co, ale naprawdę, on nie opuszcza, a my musimy go przekonać, żeby w tym odcinku tego nie robił, ani żeby tego w ogóle nie robił, co nie? Więc teraz na niego polecimy, no jakby gościu, taki w ogóle nie ma opcji, agent, jakby stary, weź na nie poczekaj. Ja sobie teraz stąd idę i do widzenia, ja teraz tylko szukam. Ale poczekaj na mnie, stary, nie bierz twoich rzeczy, tylko weźmy tam willę, może wspólnie naprawmy, co? Żeby już tutaj nie było problemu. No, no agent, agent, jakby serio, ty nie ma zamiaru się z tym kłócić, byku, spokojnie, spokojnie. Nie ma takiej akcji w ogóle, żebyś tą naszą tutaj mieścinę stary opuszczał, co nie? Weź tutaj też tutaj, oczywiście jakoś stary zostaw. Nie ma takiej w ogóle opcji, nie w tej stary mieszkasz. Wyglądu tego. No stary, ja ci tego nie psuję, tylko weź tego tutaj teraz, wszystko nie zabieraj, jak jest stary, spokojnie. No pogadamy, agent, weź nie opuszczaj jeszcze ja miasta. Ja z tobą nie rozmawiam, ja ci ale... już to powiedziałem któryś raz i stary, dogadamy się jeszcze. Dogadamy no, się. No, chodź, usiądźmy i pogadajmy. Stary, to nie może być tak, że tak po prostu wbijasz i mówisz, opuszczasz miasto, bo coś się wkurzyło. Też tak mogę zrobić, ale to jest bez sensu. Wpierw tak, usiądźmy i to wyjaśnijmy, sensu, co? To no stary, no błagam cię! Bez sensu to jest kolor ten willi. No też racja, akurat, to jest też prawda, okej? Okay? Ale mieszkamy tutaj od tylu lat, agent. Mieszkamy tutaj od 2019 roku. Ja nie będę mieszkać z tobą pod jednym dachem. Ale my mieszkamy pod innymi dachami, Agentix. Jakby no i dobra, ja w tej willi nie mieszkam, duża więc... Duża różnica. No tak, no nie właśnie będę tak. Teraz tutaj się z tobą męczył. Agentix, to jakby mordy, nie mam pojęcia, co mam teraz robić, ale jest według mnie bardzo, ale to bardzo z nim źle. No, Agentix nie, po prostu w tym momencie stój, zatrzymaj się i daj mi szansę pogadać, okej? Agentix, daj mi szansę nie ma opcji, ci wszystko ja wyjaśnić. Już no nie. Wziąłem, do widzenia, Elvisa. Ale agent, ale to cały teraz... czekaj, skoro teraz to miasto opuszczasz, to tą willę mi oddajesz, czy jak? Jak ciebie porąbało? No tak się tutaj pytam z ciekawości, tak szczery, wiesz? Ale nie bij mnie! Jeszcze też macie wyjaśniać? Coś to jeszcze ją chcesz? No nie, no jakby. Ja bym mógł sobie przyjąć to, nie? Jakby z wielką chęcią. No nie bij mnie ze schodów, stary, to jest niemiłe! No, no dobra. Cieszę się, że są drewniane, a nie marmurowe. Ej, no też coś w tym jest. Dobra, Agentix, to co? Chodź, usiądziemy sobie i pogadamy, co? Ja dam zaraz. Jeden zaraz kawusi zaparzę. Ale ile razy ci miałem powiedzieć, że ja z tobą nie będę. No ale no o proszę. Rozmawiał. Proszę, agent. Jakby... Ja będę rozmawiać jak ta tutaj. Te wszystkie kolory, te wszystkie czerwone, paskudne kolory zostały. Pomarańczowe, to chyba prawie. Jeszcze mnie poprawia? Dobra, dobra, tak ale agent, spokój! Spokój, ja zaraz zginę, stary, zaraz zginę, mam spory level, okej? Okay? Weź się uspokój, Agentix. Jak byłoby przykro, żebyś zginął. No w sumie racja. Dobra, to jak, stary, to co? Dobra, biorę mapę i spadam. Ale jak tą mapę? Gdzie niby idziesz? Agent. Ej, dobra. Dobra, tędy. O co chodzi? Ale... I lecimy. A ja też, czekaj, a teraz, tak na ciebie jeszcze jedno pytanko, skoro teraz opuszczasz miasto, to mogę sobie wziąć też jacht i pomoc, to byłoby przyjemnie dla mnie. No dobra, nic to był żart, to był tak? Żart, agent, spokój, spokój będzie, to był tylko żart, żart, więc luźno. Żart to jest to, co ty odwaliłeś, teraz masz to iść naprawić. No ja to naprawię, agent, z wielką przyjemnością, tylko no wiesz. To zasuwaj, ja spadam. Ale zanim to naprawię, musimy sobie wyjaśnić ważną kwestię, no chodź sobie, usiądziemy w jachcie, co nie, i pogadamy. Agent, no dajmy chociaż chwilę, jakby moi drodzy, jakby ten człowiek jest taki, no już wkurzony, że nawet nie da mi chwilki, aby to wszystko wyjaśnić, jakby to jest
przykre. Agentik, słuchaj, daj mi dosłownie minutkę, a ci wszystko wyjaśnię, okej, minutkę, agentik, minutkę. Bo ja wiem, że się tak zachowałem dość, no, bym ujął, że szorstko. Byłem taki dla ciebie niemiły i sam chwilę jeszcze ci lekko to rozwaliłem tak minimalnie, ale no wiesz, chyba ci nie, chodzi... No tak leciutko mi ją rozwaliłeś. Tak tyci, co nie, tak tyci. Wiem, że byłem troszkę niemiły z tym, że ona wygląda ładnie, ale faktycznie nawet ci dobra, przyznam, że ta willa wygląda spoko. Ej, co to jest za miejsce? O co tu chodzi, agentik? To jest domek, ale z niego rezygnuję, za blisko jest. Za blisko jest, ale czy zastanawiasz się, wyniosłeś z miasta i zamieszkałeś na drugim końcu jeziora, agentik? Czy się tylko wydaje? Czy to jest aż takie śmieszne? To niby gdzie tam teraz mieszkasz, to stary, bo już nie mam pojęcia, ale jestem mega ciekawy. Teraz mieszkam w Śniegowicach. Śniegowice, agentik, po prostu wróć, okej, po prostu wróć ze mną. Nie musimy tego robić, agentik, po prostu nie musimy tego robić, pogadajmy. Dobra, i to jest gdzieś od tam. Lecimy. Agentik, błagam cię, pogadajmy, okej. Ale o czym, no? No, o tym, że cię bardzo przepraszam. Będziesz, nawet ty pewnie nie wiesz, jak wrócić do Milionowic. Ja z tobą nie rozmawiam, wkurzyłeś. Ale ja wiem, stary, ja wiem, jak się wraca do Milionowic, więc spokuj. Jakby mnie tylko martwi to... kordów. No, znam kordy. 960 tysięcy na 42 tysiące to są nasze kordy. Ale agent, nie, już po prostu stary stop, po prostu stop. Bo nie będziemy się tak tutaj gonili jak jakieś głupki. Stój po prostu, okej? Stój po prostu. Głupki? No, to ja się zapytam, kto tu jest głupak. Na pewno nie ja, jestem bardzo mądry dzisiaj, ale no stary, no weźmy tutaj się nie zachowujmy tak głupio, po prostu się zatrzymaj i porozmawiajmy. Ty popsułeś całą willę i jeszcze siedzisz. Ale ja ci ją naprawię i próbuję z tobą pogadać, a ty jak jakiś, no nie mam pojęcia kto, uciekasz i unikasz nawet rozmowy ze mną. Ja nie będę, nawet się nie zastanawiam o czymkolwiek, ty po prostu, to jest twoim obowiązkiem, żebyś ty tą po prostu przepraszam, ja inaczej nie będę z tobą rozmawiać, jak ona nie będzie naprawiona. Ale ja ją się naprawię, ja ci tobie całem. Okej, dobra, to ją napraw, to wtedy kiedy? Porozmawiamy. Kiedy? Powiedz mi kiedy tylko. No śmiało, mów kiedy. Kiedy naprawisz? Chcesz. No jak chcesz. Dzisiaj. Dzisiaj nie mogę, a co? No jakby, to proszę, to bo nie to jest aż 8 godzin roboty, nie? Żeby to zrobić, to sobie muszę zrobić czas jakoś. Ojeju, biedny. Ja mam lekcję jeszcze, agent. No naprawdę. A wiesz, ile zajęło mi jej budowanie? Ile? No słucham cię. 300 co najmniej, a to jest ponad tydzień łącznie. No, też coś w tym jest, stary, coś w tym jest, więc no... Tydzień czasu w grze, a nie. No okej, okay. Masz tu rację, przyznaję się tej racji, że to jest sporo czasu, ale jednak nie możemy aż tak się na siebie oprosić, agentik, za jakąś willę, co nie? Nie możemy się oprosić za jakąś willę, no ja jestem dobry Elwisek, ja nic nie zrobiłem. Znaczy, ja wiem, że coś zrobiłem, ale no jednak to nie jest jakaś wielka tragedia, bo tylko ci zmieniłem jej kolor. To jest tylko i wyłącznie jej kolor, agent. To nie jest jakaś tam mega wiele. Ja to mogę naprawić dosłownie w 8 godzin i będzie willa naprawiona. Ale pod jednym warunkiem, agentik, że w tym momencie wrócisz do miasta ze mną i pogadamy, bo jakby Abra napisał, że agentik ucieka, to ja miałem takie co? Dlaczego? Bo jednak no nie to... wiem, nie domyślasz się dlaczego, nie chcę na to patrzeć. Stary, nawet gdybyś, mój wieżowiec przerobił na kartę, to nie ryczał i nie użalał się na samą, tylko powiedział okej, napraw to i tyle. A nie, że taka jest sytuacja, agentik, okej? Więc chodź, teraz sobie usiądziemy. No chodź, agent, skąd masz w ogóle tę mapę, co? Gdzie teraz w ogóle tutaj idziesz, stary? Jakby już się cię po prostu boję. Agentik, zatrzymaj się! No, Elwiso. No. Ty mnie naprawdę nudzisz. Ja idę po prostu przed siebie, idę do mojego nowego miejsca. Jeśli masz jakiś nowy domek, to ci go na samym starcie cię skopię, abyś do nas zwrócił, agencję, bo na to nie pozwolę. Jak go skopiesz, to jeszcze go ci każę odbudować poza willą. Ja nie pozwolę na to, żeby mój najlepszy ziomek opuścił miasto. Nie pozwolę po prostu. Nie pozwolę ci na to, rozumiemy się? Agentik, rozumiemy się? Nie rozumiem, co mówisz. Okej. Okay. Czy to jest twój domek, agencji, z ogóle, czy mi się tego wydaje? Czy to jest twoja nowa chatka? I sobie to najwięcej jakoś zerknij. Czy to jest serio to? Agent. Nie. To co to niby jest za jakieś iglo, to śmieszne. Agent. No agent. O, lecimy. No stój, agentik, stój. Wiesz, cały czas cię widzę, po prostu porozmawiajmy. Dlaczego od całego startu odcinka cię o to proszę, a ty mnie olewasz. Ja chcę tylko od ciebie jednej rozmowy. No ale co chcesz wiedzieć? W sumie to nie byłem na zbyt gotowy. Chciałbym tylko, żebyś nie opuszczał miasta i cię przeprosić. Co? Ty masz tam serio jakąś chatę. Ty masz tam serio jakiś powstający domek, ale czemu na takim odludziu, agentik? Przecież to jest największy odludzie, jaki widziałem kiedykolwiek. No właśnie, naprawdę. O to chodzi. Czemu to chodzi niby? No o co ci tutaj chodzi? Bo jest jak najdalej od ciebie. Ale no jednak się przyjaźnimy, agentik, co nie? Nie. Best friends forever, nie mylę się? Nie. Nie, już nie. Już nie, przepraszam, agentik, przepraszam. Ej, no powiem ci, że tak sobie bardzo nie skromnie żyjesz. Chodzić, no ale spokojnie, mogę. Wynocha. No agent, słuchaj. Powiem ci, że ten domek jest chyba na siebie zbyt mały, okej? Okay? Bo agentik zbuduje zawsze ogromne wille, a tu jest dosłownie jakaś mała kanciapa, agentik. A byłeś w podziemiach? Nie, jeszcze nie byłem w podziemiach, a co? Co tam masz może? Aż sobie zerknijmy, proszę bardzo. Gdzie masz jakieś tutaj zejście, co? Nie masz nawet żadnego zejścia, agent? Nie masz żadnego tutaj zejścia? Ej, gdzie on teraz wiał?
Gdzie on zwiał? Czekajcie. I co? Agent! Agent X! Cześć agent, siemaneczko. Siema. Naprawiaj dom. Pewnie, proszę bardzo, już. To jak, stary? Popsułeś mi dom. Nieprawda. Nieprawda, jest już wszystko na miejscu. Nieprawda, Agentix, jest wszystko jak było. Nie wiem, ja coś tego nie zrobiłem, Agentix. Podaj go milionowi. Nie, ja ci nie odpuszczę, wiesz co teraz zrobię? Teraz zamieszkam w tym domu obok, żeby cię namówić, żebyś nas wrócił, okej? Okay? W którym domu? Tym. Co to jest za dom? Ej, excuse me. Złego mieszkania. Ale to jest to jest najgorszy dom, jaki widziałem w swoim życiu, naprawdę, najgorszy. No po prostu beka, okej, skoro to na nie pasuje, to sobie jakoś może w tym domu teraz zamieszkam. Czemuż by nie? To jest moja teraz nowa chatka. Nie wolno. Wolno mi. Czy nie wolno? Mam nawet jakieś, widzę, że buraczki z Afriko, sobie je zjemy. Agentix. Nie, to moje miejsce do mieszkania. Moje, nie, teraz ja tu mieszkam. Mieszka, okej, okay, to teraz mieszkam w tym miejscu, okej, okay? Pasuje ci to? Ja teraz sobie tutaj zamieszkam jakoś, sobie to ładnie wszystko urządzimy, żeby było lepiej. Damy sobie nawet tutaj na stół buraczki jakieś, no jak Agentix, to dogadamy się i teraz sobie wspólnie wrócimy. Czy mam cię przez next pół roku męczyć, co o tym myślisz, co? No, dobra, pierw mnie znajdź. Czekaj. Mamy cię, Agentix, mam cię tutaj. Aha, to nie jesteś to, okej, okay, nieważne. I pomyliłem cię z villagerem, wiesz, pomyliłem cię normalnie z wieśniakiem, dobra. Czekaj, to nie ty, dobra, w takim razie, gdzie jest Agentix? Gdzie może być, moi drodzy Agentix, bo nie mam zielonego pojęcia, gdzie ten chłopak się mógł normalnie ukryć, naprawdę. Gdzie jest ten jegomość, po prostu mam takie pytanko, gdzie on się kryje? Ej, no szczerze, nie mam pojęcia, Agentix, nie mam pojęcia, gdzie ty teraz możesz być, więc no... Ej, mam cię, Agentix, mam cię! Jakby tak ale szczerze, ja nie to ci widziałem. Rozmawiać. Dobra, no. Słuchaj, ja po prostu mam cię dość, elo. Ale no... No nie, a czemu tak szybko, moi drodzy? No nie, no jakby, no bez ja, jakby czemu chłop się wyprowadził na jakieś totalne odludzie za miastem? On ma taki domek, w którym nawet nie ma łóżka, więc może mu teraz jakieś tutaj dam wyrko. Ej, naprawdę, jest to powiedziałbym, że lekko przykro, okej? Okay? Że my sobie tutaj się ogarniamy normalnie, szukujemy sobie normalnie itemki, żeby mógł tą willę, no, naprawić, a chłop się nam nie obraża. Ja może ten domek jakoś po prostu urządzimy, co? Żeby było u niego ładniej. Agentix! Poczekaj na mnie, okej? Okay? Agentix jakby, ja nie mam wobec ciebie złych intencji, okej? Okay? Jedyne, czego od ciebie oczekuję, to jest rozmowa. Czy on znowu opuścił serwer, czy jak? Ej. No, znowu opuścił serwer, chciałbym. Agentix, gdzie jesteś, co? Agent, no nie, to już nie jest nawet śmieszne, no pogadajmy jak ludzie. Cię to proszę od samego startu odcinka, tego unikasz, jak nie mam pojęcia, jak wody, naprawdę. Mnie nie znajdziesz. Jak mnie znajdziesz, to możemy pogadać. W takim razie będziesz albo na tej górze, albo w tym domku. Ej, to daj mi sekundkę, bo jak teraz znajdę, to jest stary szansa, żeby ten cały konflikt wyjaśnimy, więc nawet spoko, niech ci będzie. Teraz ja wybiję na górę do ciebie, ale no wiesz, takie jednak obrażanie się o taką małą willę, to nie jest chyba jakieś tam, wiesz, małą zbyt willę? Rozsądne. No okej, okay, no nie jest jakaś tam mega mała, ale to też nie jest największe, co nie? Wiesz o czym mówię? Dobra, teraz po tym to w ogóle nie chcę z tobą rozmawiać. Nie, ale to był tylko żart, Agentix, spoko, to był tylko żart. Okej, okay, czy ty będziesz teraz w tym domku, czy się tylko wydaje, czekaj. Czy ty będziesz w tej chasce? Tu się nie ma, ale no w jakiejś kartki. Się no i co Elvis, a gdzie jest Agentix? Zaraz się Elvis znajdzie na pewno, ale no sekundka, czekaj sekundę. Ja jestem tak schowany, żebyś nigdy mnie nie znalazł. Gdybyśmy grali w chowanego, to mógłbym grać bez shifta. Naprawdę? Tak. Naprawdę? Tak. Naprawdę, Agentix? To w końcu chyba pogadamy, co nie? Zapraszam. Nie, żartowałem, też żartowałem. Nie, to nie był żart, to była rozmowa nasza. Chodź, idziemy. Agent, idziemy, pogadamy. Chodź, usiądziemy sobie w twoim domku, w którym są pewnie jakieś krzesełka. Ja tam nie mieszkam, ja po prostu mieszkam sobie tutaj w wiosce. No to chodź sobie, usiądziemy w tym domku w wiosce, co? Chodź do domku nie, obok nie twojego. Nie chcę z tobą rozmawiać. No. Było powiedziane, że cię teraz znajdę, to nam się uda, okay? Więc teraz chodź tam. Chodź teraz za mną, Agentix, za mną lecimy, chodź. Co? No? No chyba nie. No chyba nie, sorry. Chodź teraz sobie do tego domku i tyle w temacie. Dziękuję bardzo za uwagę. Wbij do mnie. Agentix, chodź! Agentix, obiecałeś mi coś, po prostu mi coś obiecałeś, a teraz się nie spełniasz ze swojego słowa, Agentix. No serio, jakby wiesz, że nie wolno kłamać, co nie? Ale wiesz, że nie wolno kłamać, Agentix. Kto tak powiedział? No, wszyscy mądrzy ludzie, że nie wolno kłamać. Nie mylę się? Nie wiem, ale chyba kłamali. To akurat śmieszne. Dobra, chodź. Dobra, stary, albo teraz sobie to wyjaśnimy, albo twój domek polegnie, okej? Okay? Chodź, Agentix. Dobra, idę twój wieżowiec rozkopać. No, okej, okay, mam już tutaj postęp, bo Agentix w końcu wraca do miasta. Niech kiedyś stary będzie, więc fajnie jest. Nie no, mam... co ty, ja bym wrócił? No tak, ty byś wrócił, co ja nie mylę się? Czy nie? Agentix, po prostu chodź. No co ty tutaj w ogóle odwalasz w tym mieście? Ty je cało rozwaliłeś, a tutaj dopiero co się wprowadziłeś. Okej, stary, wiesz co? To co, może teraz sobie po prostu pójdę. Wiesz co, zróbmy tak. Agentix, po prostu słuchaj teraz bardzo uważnie, okej? Okay? Słuchasz mnie teraz, czy nie? Nie słucham cię od początku. Agentix, jakby ja mam tego świadomość, że zrobiłem źle,
twoją willę przerabiając na dolary na kasjowe. I czemu jeszcze ta willa? Mam tego świadomość i obiecuję, że jak najszybciej, gdy tylko będę mógł ją naprawię, żałuję tego i po prostu cię po ludzku, stary, przepraszam, okej? Bo moim celem nie było to, żeby cię zrobić na złość, moim celem było to, żeby było śmiesznie, rozumiesz chyba, o co mi chodzi, co nie? Więc no, serio, stary... coś nie pykło. Serio, stary, wyślij po prostu, nie gniewaj, zaraz zbiję do miasta i ją po prostu naprawię, okej? Więc no, amigo, leć. Amigo, trzymaj się, buongiorno, a ja mam bardzo mega dziękuję, więc tutaj, oczywiście w tym momencie subujcie kanał, bo jest to bardzo ważne, co dzień na odcinku, więc to jest to bardzo ważne, Agentix nie jest ze śniegu! I wam też mega polecam mojego Instagrama, Elvisa Podłoga, oficjalna, na którym macie moje zdjęcia raz więcej, więc followujcie, jest link w opisie, a tym bardziej, że tam zaraz lecie po milion followów, też subskrybujcie mój drugi kanał, Elvisa Podłoga, na którym macie moje codzienne odcinki z Bedwars, tym bardziej, że na tym odcinku dzisiejszym nauczyłem się God Bridge'a na Bedwars, więc mega dziękuję, no i cóż, sytuacja troszeczkę niecodzienna, ale spokojnie, zaraz oczywiście tutaj polecimy i zrobimy wszystko, co możemy, aby Agentix nas wrócił, mega dziękuję, siemaneczko i jak zwykle na sam koniec odcinka, eleczko i przeogromne, przewybuchowe, największe, najogromniejsze możliwe, yo!